Kilka pytań chciałby Pan mi zadać, ale ja mam jedną wielką prośbę. Czy mogę dwa słowa najpierw ja powiedzieć, jak ja Panu zazdroszczę? Może mi Pan powiedzieć, jak Pan mi zazdrości, bo mi tak mało osób zazdrości. A ja Panu zazdroszczę tak jak mało kto. A wie Pan dlaczego? No tego nie wiem. Przez 31 lat siedziałem za mikrofonem i nadawałem do szyby ze studia kontrolnego. Aha. A Pan... co tydzień ma tych wspaniałych widzów. To rzeczywiście... A tego Panu zazdroszczę. Oj, a się podlizał, podlizał się Pan dobrze. Nie, nie, to nie jest podlizanie. Wie Pan, siedząc za granicą i nadając tych rozgłośni zagranicznych, no to niestety nie miałem za wiele styczności i tak się cieszę, że teraz tu, w Polsce, czasami widzę swoich słuchaczy. Widzę ich po raz pierwszy na oczy. Ja też się cieszę. Może oni też... twierdzą, jak ci, co słuchali Wolnej Europy, może oni też mnie nie słuchali. A teraz nagle mi mówią, o, pański głos, ja przecież znam od lat, randę było 6:10, tak. Kiedyś byłem sekretarzem, to u nas w komitecie tylko grało pańskie radio. Powiedzmy jednak naprawdę, jak to było z tą Wolną Europą na początku, bo no to tak każdy nie mógł chyba przyjść do Wolnej Europy i powiedzieć, dzień dobry, ja chcę do Wolnej Europy. Czy jak to było? No wie Pan, ja byłem w takiej dosyć specyficznej sytuacji, dlatego, bo ja studiowałem prawo w Lublinie. Miałem 19 lat i doszedłem do wniosku, że nie będę się widział w palestrze polskiej, bo ona została ukierunkowana w taki sposób, że zaczęły powstawać spółdzielnie prawnicze. Zlikwidowano kancelarie prawnicze. I wtedy powstał w tej mojej młodej głowie taki zamysł, żeby ruszyć w świat. I dostałem zaproszenie do Belgii, pojechałem do Belgii i tam podjąłem decyzję pozostania na Zachodzie. Nie w Belgii, a w Niemczech. Chciałem na Zachodzie zostać, poza tymi problemami z palestrą, także dlatego, że miałem dwie wielkie pasje życiowe i lubiłem atlasy. I odkryłem, że Nowa Zelandia, ta cudowna wyspa, ten kraj daleko od Europy, posiada takie warunki, że rano można pływać, a wieczorem, po południu jeździć na nartach. No więc, mając te dwie pasje, doszedłem do wniosku, że ta Nowa Zelandia to będzie to dla mnie. I w drodze przez Niemcy poprosiłem o azyl i skierowano mnie do obozu dla uchodźców. Siedziałem w Cierndorfie pod Norymbergą. Tam zmywałem szklanki, ale któregoś dnia przesłuchujący mnie oficer jakiś CIA, który miał w pewnym sensie moje dossier, zauważył, że ja w czasie studiów byłem asystentem operatora telewizji Warszawa oddział Lublin. W tym oddziale lubelskim pracowały trzy osoby, redaktor Tomanek, operator Mieczysław Lech i niżej podpisany Hevel. No, ale jednocześnie tam pani Krystyna Kotowicz w Polskim Radiu dawała mi szansę zrobienia jakichś małych programów radiowych i ten Amerykanin, który mnie przesłuchiwał, w pewnym momencie zapytał: Panie Januszu, czy Pan naprawdę chce jechać do tej Nowej Zelandii? Mówię: tak, no bo właśnie mam te pasje. I to on mówi: a czy Pan wie, co to jest Wolna Europa? Ja mówię: wiem. A wie Pan, gdzie znajduje się siedziba Wolnej Europy? Ja mówię: tak, w Monachium. Proszę Pana, jak my byśmy Panu zaproponowali, aby Pan pojechał, bo ja się dowiedziałem, że poszukuje się nowego członka redakcji muzycznej, Pan jest akurat młodym człowiekiem, wprost Polski. Czy Pan nie chciałby tego uczynić, a 3 dni udać się do Monachium, porozmawiać z dyrekcją Wolnej Europy? Pojechałem, wzięli, spotkałem Jasia Tyszkiewicza, który był moim szefem. Pracowałem w redakcji muzycznej przez 9 lat w rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. W redakcji w składzie szef plus Hevel. A potem Głos Ameryki? Od 78 roku w Głosie Ameryki aż do lipca ubiegłego roku, kiedy przeszedłem na emeryturę. W jakim wieku w Ameryce się przechodzi na emeryturę? No wie Pan, ja przeszedłem w wieku 56 lat. Pracy? Tak, nie, przepraszam. Ale może. A od kiedy golf i dlaczego? To jest zwykle kombinacja, zrządzenie losu, przypadek i ból mięśni. Ja dosyć intensywnie grałem w tenisa i to dużo.
I miałem pewne problemy już z kolanami, tym bardziej, że w Stanach jest wiele kortów tak zwanych betonowych, tych twardych. Tam jest beton rzeczywiście. Beton jest, tak. A poza tym tak się złożyło, że zakupiliśmy z moją żoną taki szeregowiec w miejscowości Reston w północnej Wirginii. I on znajdował się przez uliczkę obok pola golfowego. Najpierw podglądałem, a później ktoś mnie namówił. Zagrałem, było źle przez rok. Zacząłem grać w golfa mając 48 lat. Dziś mam 57. I tę grę do końca życia chyba nie będę w stanie, jak to się mówi, pojąć. Opanować tego się nie da. Opanować, tak. No to ale kilka piłeczek znalazłem, już wiem, jak je odbijać. Tak. Ale właśnie, czy uważa pan, jak jest perspektywa golfa w Polsce? Perspektywa, no wie pan, ja mam swoje stanowisko, które już wielokrotnie na różnych forum wygłaszałem. Ten polski golf zaczął się źle. Zaczął się od golfa robionego przez cudzoziemców dla cudzoziemców. Wszystkie te pola golfowe, które powstały na początku w naszym kraju, to były pola finansowane przez osoby z zagranicy, niekoniecznie myślące o popularyzacji ale golfa. Ale który Polak by wyłożył pieniądze na golfa? To nie ma sensu. Ja nie wiem. W tym momencie Polacy po prostu nie dostrzegli zalet biznesowych golfa, bo golf to jest sport biznesu w Stanach Zjednoczonych. Na 280 milionów Amerykanów 26 milionów gra w golfa. Więc mówimy o tym, jakby w Polsce grało 4 miliony Polaków w piłkę nożną. Ja nie wiem, czy ktoś z Państwa zna się na piłce nożnej, czy tu gra 4 miliony Polaków w piłkę nożną? 4 miliony Polaków nic nie gra. Jakby zsumować wszystkich uprawiających sport. Także. I to jest sport, który na całym świecie rozwija się lawinowo. I właśnie tu wróćmy do tego, że jednak powoli Polacy zaczynają inwestować w pola. I coś panu powiem, panie Tadeuszu, dane statystyczne, ja nie wiem, czy to w takim programie satyrycznym warto rzucać to liczbami. To nie jest program satyryczny, nie, ale rzucać tu wolno wszystkim. Liczbami też. W zeszłym roku, w maju, jak otworzyłem ten mój obiekt golfowy, który driving range to jest taka strzelnica golfowa, gdzie każdy, kto chce grać w golfa, po prostu musi do mnie przyjść. Nie ma wyboru, bo nie będzie wpuszczony na pole, jeżeli nie umie grać. Więc kiedy to otwierałem, ponad 70% klienteli to cudzoziemcy byli wtedy. Dzisiaj już tylko niecałe 60%. Wycofali się. W ciągu jednego roku Polacy ruszyli. Ach nie, po prostu dobiło Polaków, tak? A nie oni się wycofali. Nie, nie, oni zostali, ale tylu Polaków doszło, że zaczynają wypierać tych zachodów. A propos właśnie, ja słyszałem takie powiedzenie, czym się różni seks od golfa. Tym, że w golfa można grać codziennie. Brawo. Ale obiecaliśmy sobie, że zaśpiewamy. Proszę bardzo, na siedząco zaśpiewamy. Tak. Zespół. Ale ja mam szlak. Państwa śpiewają też. I nie potrafię śpiewać. Spokojnie. No, Państwo znają tę piosenkę oczywiście. I... Łonie ognisko i szumią knieje. Dobrze. Drużynowy jest wśród nas, opowiada starodawne dzieje, bohaterski wskrzesza czas. O rycerstwie z podkresowych stanic, o obrońcach naszych polskich granic. A ponad nami wiatr szumi wieje i dębowy huczy lat. Janusz Hewel, proszę Państwa. Dziękuję bardzo. Na tym, proszę Państwa, kończymy program. Herbatka u tatka. W programie wystąpiła Gabi Golb. Tadeusz Drozda. Led Kobent. Znakomity zespół z Wybrzeża.